Szanowni Państwo, bardzo proszę o podpisywanie listy obecności. Mam nadzieję, że ona tam do Państwa dotarła. Witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Witam gości. Stwierdzam, że posiadamy kworum do podejmowania uchwał. Zatem otwieram 39. sesję Rady Dzielnicy 16 w Wieńczyce. Wobec braku uwagi do protokołu 38. sesji Rady Dzielnicy 7, przepraszam, 38. Osobno, tak? To wobec braku uwag do protokołu 37 sesji Rady Dzielnicy 16 stwierdzam jego przyjęcie oraz wobec braku uwag do protokołu 38 sesji Rady Dzielnicy 16 stwierdzam jego przyjęcie. Proponuję ustalenie porządku obrad. Projekt porządku obrad został przekazany pismem dnia 19 listopada. I projekt porządku obrad obejmuje ustalenie porządku obrad, sprawozdanie z bieżących prac zarządu, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów szkół podstawowych przedszkoli w roku 2013, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego z zasobu gminy miejskiej Kraków, 5 oświadczenia komunikatu. Zarząd przygotował wniosek o podjęcie zdjęcie z porządku obrad punktu rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego zasobu gminy miejskiej Kraków. Szanowni Państwo, tylko powiem, że ściągnęliśmy ten punkt ze względu na to, że mamy wątpliwości odnośnie procedowania tego punktu na dzisiejszej sesji i żeby te wątpliwości odnośnie naszej opinii czy przygotowanie projektu uchwały nawet w tym temacie były rozwiane. Potrzebujemy więcej czasu i dlatego no, zawsze jestem za tym, żeby jak najszybciej podejmować decyzje, ale te decyzje powinny być wyważone i racjonalne. Także ten punkt, on jest ściągnięty, nie wymaga głosowania, dlatego że to była propozycja zarządu, ale informuję Państwa, że ten temat został ściągnięty. Ale zarząd przygotował również wnioski o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał. Pierwszy to jest rozpatrzenie projektu w sprawie opinii zawarcia umowy najmu. Jest to przedłużenie umowy odnośnie stacji bazowej na budynku ZEO na ulicy Patińskiej. Dostaliśmy takie zapytanie w tym temacie. No i wydaje mi się, że jest to przedłużenie, czyli coś, co już istnieje i funkcjonuje, teraz umowa się kończy i należałoby tutaj podpisać kolejną umowę. Wydaje mi się, że ZEO tutaj w jakiś tam sposób zarabia na tym swoim dachu. Nie ma za wiele pieniędzy, to jest to racjonalne. Kto był głos za o wprowadzenie? Czy jest głos jakiś przeciw? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z Panów Radnych jest zaprowadzenie tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny punkt to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ograniczenia limitu wydawanych koncesji na sprzedaż alkoholu. Tutaj zarząd przygotował projekt uchwały, który jakby w szczególny sposób zwraca uwagę na to, że tych punktów sprzedaży alkoholu w mieście Krakowie jest zbyt wiele i to jest informacja dla Pana Prezydenta i ewentualnie dla Rady Miasta, że dzielnica popiera starania ograniczenia ilości takich koncesji, wydawania takich koncesji ze względu na to, że większość naszego terenu przynajmniej jest już zagospodarowana pod względem 110%. Nie potrzeba więcej punktów sprzedaży alkoholu na terenie dzielnicy 16. I to też jest temat, który wydaje mi się, że głos za wyraziłem. Głos przeciw nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kto
rozumiem, że wobec braku innych, czy są jakieś jeszcze inne punkty, które Państwo chcieliby wprowadzić ewentualnie pod obrady dzisiejszej sesji? O, pan to jest. Proszę. Proszę Państwa, ja zabieram głos, bo później nie będzie mnie. Przepraszam bardzo za to. Ale do porządku. Nie mogę za długo zostać, ponieważ jest zebranie u mnie w spółdzielni i chciałem Państwa poinformować, że w dniu 7 listopada, kiedy było walne zgromadzenie spółdzielni, również zrobiono nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy. A zawiadomienie o walnym było na 14 dni wcześniej, natomiast zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji było 7 dni przed nadzwyczajną sesją. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwa przepraszam, ale tam mam też również sprawy. Ale to tak jak mówię, porządek obrad bardziej tutaj, to jest temat, nad którym się pochylamy. W każdym razie, jeżeli nie widzę, to wobec braku uwag przedstawiony projekt porządku obrad jest projektem obowiązującym na dzisiejszej sesji.